przebiegu spotkania i z tym wypadnięciem Saszki Łoktajewa to naprawdę wyglądało ciężko. Jeszcze w tym pierwszym biegu przy defekcie Marcin Kościelski też tam kontuzję palca złapał, później te biegi wygrywał starty, a nie dowoził pozycji ze względu na ból, także no było to ciężkie spotkanie. Wygląda 50-40, że to był spokojny mecz, a naprawdę taki nie był. Co się stało z Aleksandrem Łoktajewem? Jest jakiś problem tu ze zdrowiem po upadku na Ukrainie. Wczoraj to było widać i dzisiaj to się ponowiło, także po trzecim biegu musiał się wycofać i robi się problem. Zrobiła się nerwowa też sytuacja w tym kontekście, jednak ograniczone pole manewru było. No tak, bo w sumie zostaliśmy w trzech takich punktujących, bo Renat widać, że jeszcze jest daleki od swojej formy. No ale stanęliśmy na wysokości zadania. My się i Nikola i ta nasza na razie eksportowa para daje rady, także udało się. Mam jakieś na razie jeszcze niewiadome problemy z karkiem, więc od jutra będę z tym działał i jak najszybciej będę wracał do siebie. No właśnie, bo był osłabiony zespół z Ostrowa, ale dał radę wygrać. To bardzo istotne zwycięstwo. Tak jest. Ja bardzo się cieszę za chłopaków i naprawdę dali odpór. Wygrali 10 punktami, więc tak jak ostatnio czytałem, nasza drużyna jest naprawdę na play-offach.